Zaledwie kilka dni temu ostrzegaliśmy na naszym Facebooku przed oszustami, którzy wyłudzają i mówiąc wprost kradną pieniądze z kont bankowych, udając sprzedawców energii elektrycznej. Czy skutecznie? Trudno mieć taką pewność. Jednak prócz podszywających się pod PGE złodziei, gruszek w popiele nie zasypiali inni oszuści. Ofiarą kradzieży dokonanej dzięki zdalnemu pulpitowi padła 18-letnia suwalczanka. Kobieta chciała zainwestować pieniądze. Ufając, że rozmawia z konsultantem, zainstalowała program przekazany jej przez przestępców i w ten sposób udostępniła im dane do swojego konta. Oszuści, wykorzystując znajomość loginu i hasła, wypłacili z jej konta niemal 30 tysięcy złotych. Policjanci ustalili, że nastolatka zaufała ofercie znalezionej w internecie i sama skontaktowała się z oszustami poprzez zalogowanie się we wskazanej witrynie. Później już tylko postępowała zgodnie ze wskazówkami, jakich udzielał jej telefonicznie rzekomy konsultant. Oszuści na konto dziewczyny wzięli pożyczkę w wysokości 30 tysięcy i gdy środki trafiły na rachunek, po prostu je wypłacili. Druga z ofiar straciła znacznie więcej pieniędzy, choć chciała tylko sprzedać dziecięce pieluszki. Na opublikowane przez nią ogłoszenie internetowe bardzo szybko odpowiedziała zainteresowana osoba. Klientka poinformowała 35-letnią mieszkankę powiatu sejneńskiego, że już opłaciła 90-złotową należność i przesyła jej do wglądu link do śledzenia transakcji. Nie obudziło to czujności sprzedającej. Kliknęła w podesłany adres i zalogowała się na stronie przypominającej wyglądem witrynę banku. Dokonała logowania i potwierdzała kodami z SMS-ów kolejne działania na koncie. Jeden z komunikatorów poinformował ją wprawdzie o dodaniu do konta nowego urządzenia, ale nie zwróciła na to uwagi. Kosztowało ją to aż 140 tysięcy złotych, które w kilku transzach zniknęły z jej rachunku. Gdy zorientowała się, że trafiła na oszustów, było już za późno. Jak widać, nie tylko seniorzy dają się nabrać na coraz bardziej wymyślne metody oszustów. Wszyscy więc pamiętajmy o zasadach, które powtarza policja.